Nasz związek od początku był trochę nietypowy. Zaczął się tak, że no rzeczywiście ja tutaj robiąc pierwszy krok chciałem od Małgosi telefon, wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie, po co ci mój numer, więc wymyślę, że to będzie jakiś biznesowy aspekt, natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się jaki. Ja, że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się po co mi jej numer, więc dała mi go, a ja nie musiałem wymyślać i wiesz, tutaj pocić się, żeby wymyślić jakieś takie sensowne wytłumaczenie. A nasze spotkanie było również zabawne, bo ja pojechałem na randkę, a Małgosia na zupełnie normalne spotkanie. I Radosław do mnie dzwoni i mówi, no to coś tam podjeżdżam pod ciebie, bo to było po paru dniach, bo ja wcześniej wyjechałam jeszcze na zdjęcia i Radosław podjeżdża. Ja mówię, dobra Radziu, to przyjeżdżę, ja się nie będę już przebierać, w końcu to nie randka, a Radzie tak trzyma ten telefon, patrzy po sobie. Byłem ubrany prawie tak jak teraz. Jak to nie randka. A z drugiej strony też zaczynaliśmy chyba tak, jak chyba mało par zaczyna, to znaczy ja wodziłem, odbierałem Małgosię gdzieś w parku, w lesie od jej koleżanki, przykrywałem ją kocy, Michała na tylnym siedzeniu. To też trochę mówi o tym, w jakim świecie żyjemy. Bo to budziło na początku niezdrowe emocje. To budziło niezdrowe emocje. My też mieliśmy świadomość i rzeczywiście później, jak zaczęło to wychodzić, jak to się mówi, na światło dzienne, to nie pomyliliśmy się, że wszystko to, co później było następstwem naszej miłości, no, wśród wielu ludzi budziło wiele sensacji, zdziwienia, nawet tutaj ostrzeżeń w kierunku Małgosi, jeżeli chodzi o moją osobę. Dzisiaj ci sami ludzie, jak sobie dziś przeczytaliśmy, mówią, jak to wspaniale do siebie pasuje. Jak my jesteśmy super parą. Tylko dlatego, że obejrzeli pierwszy odcinek Azji Express. To jest właśnie to ci sami ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu mówili, wy tak do siebie nie pasujecie. Teraz wow, ale oni do siebie pasują. A my to wiedzieliśmy od początku. I ja nie wiem, czy to było fajne. To nie było fajne, kochanie. Co nie było fajne? Nie było to fajne, bo to było takie... My tacy nie jesteśmy. My tak naprawdę jesteśmy rock'n'rollowi. No ale o czym mówisz? Że... Ogólnie o życiu.